pana zadanie no to pytanie. Jeżeli to dobrowolne, to po co my w ogóle debatujemy na ten temat? Może, panie ministrze, nie tylko pan dopuszcza się naruszenia regulacji, które zobowiązują brokerów ubezpieczeniowych do tego, żeby otrzymać zezwolenie z KNF-u, ale może na dodatek jeszcze pan uprawia tutaj nieuczciwą konkurencję, bo pan się angażuje w reklamowanie jednego produktu, a gdzie inni? Gdzie inni oferenci? Czy Sejm ma brać na siebie odium ewentualnego niezadowolenia klientów, których rozczaruje na przykład ten produkt, bo za jakiś czas okaże się, że to jest raptem dodatkowa miska, blaszana miska zupy i kromka niekoniecznie czymś posmarowana. Nie wiemy, jak będzie i dlatego Sejm nie powinien się angażować w reklamowanie jakichkolwiek produktów. A pan tutaj, panie ministrze, z niechęcią stwierdził, że jeszcze nie wszędzie rewidenci pańscy mają dostęp do tajemnicy bankowej. Czy zamierza pan pytanie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie już w ogóle tajemnicy bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Rafał Adamczyk.